Dzień Cześć. Dobry. Przyjechaliśmy na zadupie dzisiaj i głównym planem jest skoszenie, bo nie da się wejść tam. Jeszcze nie dojechaliśmy na zadupie, musimy skosić wjazd najpierw. A, to wtedy dojedziemy, tak. No to jest główny plan, także napatrzcie się, jak wygląda za naszymi plecami, bo zaraz tego nie będzie. Bierzemy narkołyki i zaczynamy. Nie, bierzemy tabletki przeciw alergii. Narkołyki. I zaczytam. No. I potem zrobimy sobie spacer. To, co lubicie najbardziej. Mamy dzisiaj dwie kosy. Jedną pożyczyliśmy od taty. Proszę bardzo. I najpierw zaczynamy tam. I tu będziemy się przenosić. Adrian zakłada pas, a słuchawki? Coś tu są. I jedziemy z tym. I część roboty już odwalona. Droga skoszona i tutaj wjazd i tam kawałek dalej i tutaj to kółeczko. Teraz idziemy bliżej, a w tamtą stronę przejdziemy. Tam gdzie jest foliak, Mauser i tam będziemy kosić. I zobaczymy, co dalej. Ogólnie jest grubo. Ale kto by się spodziewał, skoro tam są pokrzywy wyższe ode mnie, nie? Jak już sobie odpocząłem przy koszeniu, to teraz pójdę sobie się schodzić do foliaka i zobaczę, ile uda się nazbierać pomidorów. Krzaki zaczynają już wyglądać dosyć brzydko, ale chyba po prostu schną z tego, co widzę. Coś znowu się chyba nie podlewa, to gówno. Ale dzisiaj podleję wiadrami normalnie, klasycznie i to powinno im starczyć do następnego przyjazdu. Ta jeżówka to jest zdecydowanie moja ulubiona jeżówka dotychczas. Pierwsza, którą posadziłam i jak na razie najładniejsza, ma najładniejsze kwiaty. I tak, a tam rosną te mieczyki, o których mówiliście, że już nie wyjdą, bo ich nie wyciągnęłam z ziemi, a wyszły. Zaraz je pościnam, jak będziemy wyjeżdżać. I tu krwawnica, ale już przekwita, to tam jest lepsza, w miejskim ogródku. Nagietki, a tu zobaczcie, zatrwian. Wyrósł u mnie, tam żaden nie wyrósł, a tu wyrósł jakiś wielki pająk, tu siedzi koło niego, o matko. Zdrówko. No i tam też rośnie, tam w tych nagietkach, o tamtych. Zobaczymy potem. Widzicie go tam? To są dzisiejsze zbiory pomidora. Parę niedojrzałych jest, ale po prostu za dużo ich było na kiściach i się połamały. Także zabieramy, dojrzeją potem. Jeszcze więcej. Tu Adrian jeszcze dwoma. I no i to jest na tyle. Teraz następne są jeszcze zielone. Będą się dojrzewać, to akurat może za tydzień będą dobre, nie? O, jeszcze więcej takich. Niestety łamią się te żółte. One są bardzo duże. A są zielone cały czas. Jakaś odmiana mamut, cholera. Dobra. Nagrywam z telefonu, bo nie chcę mi się po aparat lecieć jeszcze. A byłam zabrać ten baniak z wodą. I stoję tu, bo tutaj jest ta rabata, którą obsadziliśmy bylinami, raczej od Kasi, które dostaliśmy. I tutaj jest ta miesiącznica, rośnie. No i zbiorę z niej nasiona, żeby mieć i żeby móc wysiać potem. Zaraz tutaj obróci. Widzicie, już nie musicie mnie oglądać. O, tutaj widzicie, one już poschły. Przed chwilą na nie patrzyłam, także zabieram.
do kolekcji nasion, a tu jest cały. Nie dało się tego ogarnąć dzisiaj lepiej. Musi być tak jak jest, tu dynia przerasta, tam kwitnie liliowiec żółty. Widać i tu ogólnie też słoneczniki. Tam jest, jak tam gdzie są słoneczniki, to jest w ogóle ta grządka, co się śmialiście, że wygląda jak grządka mogiłowa. Nawet jej nie widać. A tam jest ten domek naowany. No i tutaj też dynie przerastają, także dzisiaj, w tym roku chyba w dynie obrodzi. A przynajmniej mam taką nadzieję. No dobra, koniec gadania. Zbieram nasiona i co? I potem pójdę ścinać tam chyba kwiaty już powoli. Ja tutaj szybka chwila chwalenia się kwiatami dzisiaj zebranymi. Zebrałam, choć bałam się pająków, bo tu są takie wielkie pająki. Większe. Takie, żeby was zjadły ogólnie. I mnie też, całą. Także tak, trzy mieczyki udało się złapać. Reszta jeszcze nie kwitnie albo przekwitła, a to je zostawiam. Do tego rudbeckia, jeżówka i zatrwianu najwięcej. Także będziemy w domu bukiecić później. Ha! Pięknie. Adrian teraz przenosi słomę, czy to siano, nie? Siano i resztkę tych liści i tutaj zgrabiamy to, co skosiliśmy i wszystko idzie na tą pryzmę kompostową większą. O, możecie zobaczyć człowieka w akcji. Proszę bardzo. I mnie bolą ręce. A Adrian pierdzi. Czemu pierdzisz na wizji? Bo lubię. Okej. Och, za dupie. Dziękowało ci? Bardzo. Ja tu lubię przyjeżdżać. Ale jak jest bardziej ogarnięte. To teraz będzie ogarnięte. No. Jak przyjedziemy następnym razem? Czyli za... We wrześniu. W pierwszy weekend września możemy dopiero przyjechać. No to już będzie zarośnięte. A nie, no tak, to będzie ostatni tydzień sierpnia. I pierwszy tam niedziela to jest chyba wrzesień już. Jak będziemy. Mysza zamieszkała w słomie. Mysza, nie wiem jak jej daliśmy na imię, Janina. Niech będzie. Nie, nagrywam ciebie. Plan jest taki, żeby tutaj było pusto, tak. A dlaczego tak? No bo będziemy tam wszystko składować. Aha. Siano, liście inne takie. Tam, w tych krzakach. No tam gdzie już leżą drewki. No wiem, no. A tutaj będą... drzewa owocowe. Więcej? Nie pamiętam, czy tu wejdzie jeszcze jeden rząd. No ale jeszcze jedno bym tu posadził. Może. Zobacz. Nie, bo tutaj ma być tak, żeby tu się dało jednak... Żukiem chyba wcofać, nie? Cofać do tu. A teraz się nie da wcofać. No nie. Drzewka owocowe dają radę? W sumie tam parę tylko, nie? Mówiłeś, że zdechło. Trzy czy cztery? To co było od początku słabe. No. Ale to w sumie się spodziewaliśmy, że tak będzie, nie? Paker, siłka. Jedziesz, dajesz. I żeby nie było, że ja was okłamuję, że tu są takie wielkie pająki, ale patrzcie, nawet jeden mi usiadł na oponę, nacinam. Ogromny.
Chcecie zobaczyć Adriana w gaciach? Ja nie mam gaci, nie gracie. No, nie ma gaci. Mielibyście szansę zobaczyć najpiękniejszego człowieka na świecie. Bez majtek. Zrobił taką minę. Idzie. Stamtąd to by nic nie widzieli, na Zoomie może. Ja myślę, że ten pająk robi większe gniazdo. Żarcik. Jakbym psy go wsadził w gacie. O kurwa. No chodź tu bliżej. Także szanowni i drodzy państwo, skończyliśmy, jedziemy. Znaczy, nie skończyliśmy, ale jedziemy. A, bo nie widać. Ale trochę zrobiliśmy. Trochę zostało, musimy dać czas mrówkom, żeby się przeprowadziły. Nie mamy już mocy w ogóle na nic. Także starczy. Dzisiaj było troszkę ciepło. A my napierdalaliśmy w tym największym słońcu. Także... Skoszone trochę, pogarnięte pomidorów. Już zebraliśmy całą tą... Skrzynkę. Widzieliście. Dużo jest jakichś brzydari, ale coś tam się z nich zrobi. I to tyle. O. Tyle co chcieliśmy, to prawie zrobiliśmy. We wrześniu dostaniemy wypłatę z YouTube'a. Nasze kochane 2 grosze za wyświetlenie. I mamy dylemat, czy naprawiać traktorka, czy robić oczko wodne. W miejskim ogródku. Także jak ktoś chce coś zasugerować, co byście woleli oglądać, to dajcie znać. Bo tak. My jesteśmy tak 40-40. Tak. No i teraz jeszcze ostatni rzut oka na zadupie. Zobaczycie, co tu zrobiliśmy i jedziemy. To pokaż. Do widzenia. Co chcieliśmy, w sumie to skosiliśmy prawie też. Prawie. Dobra. Uwaga, najeżdżamy teraz. O. Usunięta kupa siana, wyniesiony stół. Usunięta kupa liści, prawie, bo niektóre już zaczęły wyrastać, i powiększona kupa kompostu. No jak widzicie tutaj, znaczy tam jest wykoszone pod drzewami, tam gdzie jest ognisko wykosiliśmy, dojście do Mausera i tutaj kawałek też udało nam się wykosić i tutaj to takie rondo trochę też. No ale że już nie mamy mocy, to po prostu jedziemy, przyjedziemy tu niedługo, to będziemy robić. No jeszcze jest wykoszona droga. No. Już? Tak, już się nagrywa. Gratulujemy Rudej i Gronickowi 1000 subów. Tak, brawo dla was, udało wam się. No to powiedz. No i jeszcze chcieliśmy wam powiedzieć, że mało brakuje ogródkowi pod lasem. Idźcie, nie wiem, tu gdzieś będzie pewnie. Idźcie, dajcie mu suby. Chyba, że już nazbierał, to też gratulujemy. To też gratulujemy i też zostawcie mu suby. Dobra, trzymajcie się ciepło.